Środa, 6 września, Grzegorz Żądło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Gdyby zapytać Polaków, gdzie można dobrze i smacznie zjeść, szpital znalazłby się pewnie na jednym z ostatnich miejsc. Krąży powiedzenie, że lepiej to dają jeść nawet w więzieniach. Kiedy we wtorek minister zdrowia zapowiedziała, że po wyborach PiS zajmie się poprawą żywienia w placówkach służby zdrowia, szpitalne jedzenie po raz kolejny trafiło na czołówki. Co jedzą polscy pacjenci i co zrobić, żeby jedli lepiej? O tym Paweł Jędrusik. Na temat szpitalnych posiłków wielu pacjentów ma podobne zdanie. Porcje może nawet nie takie małe, ale niedoprawione takie, nie za bardzo. Mięsa to nie uświadczysz prawie, że wcale zupy takie lurowate. Często jest tak dlatego, że szpital oszczędza, ale powody są też natury czysto medycznej. Skład jedzenia i jego smak często nie jest przypadkowy. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to jest dietetyczny posiłek, bo nie możemy sobie pozwolić do jakichś dyskomfortów typu rozstrojenia układu pokarmowego u pacjenta, który ma zaburzenia albo jakieś inne choroby współistniejące, więc on musi być taki troszeczkę ciapkowato niesmaczny. Znaczy może nie, że niesmaczny, ale nieprzyprawiony, mało doprawiony. Pacjenci przychodząc z takiego menu domowego są troszeczkę zniesmaczeni, że jest to niedoprawione, niedosolone. Mimo wszystko problemem większości szpitali są finanse. Dla przykładu w szpitalu numer 2 w Mysłowicach dzienne wyżywienie pacjenta kosztuje 25 zł, a za taką kwotę trudno oczekiwać rarytasów. Zdrowy jadłospis dla mężczyzny w wieku od 25 do 60 lat to jest około 2360 kilokalorii, a dla kobiety około 1860 kilokalorii. W tym jedna porcja ryby, co najmniej dwie porcje pełnowartościowego nabiału i co najmniej 150 gram dobrego mięsa. Czy to tak wygląda? Przede wszystkim nie, ponieważ jak powszechnie wiadomo, rybę mamy przeważnie w szpitalu raz w tygodniu, a to powinno być zdecydowanie częściej. Problemy dotyczące karmienia w szpitalach są znane od lat. Na złą sytuację żywieniową w placówkach służby zdrowia uwagę zwracała m.in. Najwyższa Izba Kontroli. To był rok 2018. Badania próbek posiłków szpitalnych przeprowadzone na zlecenie NIK wykazały niedobory składników odżywczych mogących powodować uszczerbek na zdrowiu pacjentów, jak na przykład odwapnienie, zniekształcenie kośćca, niedokrwistość czy zaburzenia w funkcjonowaniu nerek. Niedoborom tym towarzyszyła zwiększona podaż na przykład witaminy A, która w nadmiarze może być toksyczna. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że to zmieni i ogłasza w kampanii wyborczej zapowiedź programu Dobry Posiłek. To nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza, pytając o opinię pacjentów. Dyrektorzy szpitali są sceptyczni, skoro placówki zadłużają się, bo kontrakty z NFZ nie wystarczają nawet na leczenie pacjentów, to skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie lepszych posiłków? Na razie jednak na to pytanie wiążącej odpowiedzi brak, bo do 15 października liczą się głównie obietnice, które będzie można zweryfikować dopiero po wyborach. 17 par będzie mogło skorzystać w Tychach z dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. To już druga w tym roku edycja programu, który ma pomóc mieszkańcom Tychów starającym się o dziecko. Zapisy ruszają 7 września. W pierwszej tegorocznej edycji do programu zakwalifikowało się 25 par. Karolina Komada. Kolejne pary będą mogły skorzystać z programu in vitro w Tychach. Wprawdzie miała być w tym roku jedna edycja, ale będą dwie. Od 7 września mieszkańcy Tychów mogą się zgłaszać do programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. Pierwsza umowa opiewała na kwotę nieco wyższą niż 150 tysięcy złotych. Pozostały wolne środki. Postanowiliśmy, że te środki nie trafią z powrotem do budżetu, ale kolejne pary będą mogły skorzystać z dofinansowania i dzięki temu być może posiadać swoje upragnione potomstwo. Tym razem pieniędzy wystarczy na próbę pomocy w zajściu w ciąży 17 parom. Wprawdzie decyduje kolejność zgłoszeń, ale trzeba spełnić kilka kryteriów. Wśród najważniejszych są wiek kobiety od 20 do 42 lat, zamieszkanie pary na terenie Tychów i rozliczanie w tym mieście podatku dochodowego. O tym, czy konkretna para będzie mogła wziąć udział w samej procedurze, zdecydują specjaliści. Przed pierwszą konsultacją warto wykonać badania nasienia w przypadku mężczyzn i rezerwę jajnikową w przypadku kobiet. Wykonujemy wymazy z pochwy, wykonujemy badania wirusologiczne z krwi i zaczynamy proces
stymulacji. Ten proces stymulacji do procedury in vitro zaczynamy zazwyczaj w drugim dniu cyklu, czyli w drugim dniu miesiączki. On polega na podawaniu leków, to są gonadotropiny, czyli takie hormony, jak panie naturalnie jakby wyrzucają z przysadki mózgowej, produkują. My podajemy je w formie rekombinowanej podskórnie. Programy dofinansowań zapłodnień in vitro prowadzone są również w innych miastach, m.in. od 2 lat w Mysłowicach. Z kolei w Sosnowcu program realizowany jest od 8 lat. W tym roku kolejne właśnie 200 na ten cel zostało przekazanych. W sumie 160 par, a z takich no, jakby najważniejszych danych, które są, czyli ilość dzieci, które z tego programu się urodziły, jest to w tej chwili już prawie 40 dzieciaków. Żeby zgłosić się do programu w Tychach, trzeba osobiście pojawić się w klinice, która realizuje program. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie umtychy.pl. Oglądana na całym świecie wystawa ludzkich ciał poddanych tzw. plastynacji przyjechała do Katowic. Pozwala spojrzeć na życie człowieka od momentu poczęcia przez życie dorosłe aż po starość. Eksponaty, jeśli można je tak określić, powstały z ciał ludzi, którzy za życia zgodzili się przekazać je na ten cel. Całości dopełniają multimedialne prezentacje. Karolina Komada. Body Worlds to wystawa popularna na całym świecie. Wzbudza wiele emocji, ale przyciąga, bo ludzie chcą zobaczyć, jak wygląda ludzkie ciało od środka. Nie możemy uwierzyć, że to są postacie ludzkie, oryginalne. To jest szokujące. I na razie czytamy sobie te teksty, oczywiście tylko w części, bo by trzeba było tu spędzić bardzo dużo czasu, ale godna uwagi i chyba będziemy komuś polecać. Wzbudza kontrowersje, zdziwienie, tak, jak się to wszystko ogląda. Wystawa opowiada o cyklu życia człowieka od momentu poczęcia aż po starość, przy czym opowiada go w bardzo naturalistyczny sposób. Wszystkie eksponaty powstały z ludzkich zwłok. Mamy tutaj 160 eksponatów, wszystkie te preparaty ciała są prawdziwe, pochodzą od dawców, którzy zgodzili się wcześniej, przeznaczyli swoje ciała na tego typu wystawy i na cele edukacyjne. Co fascynujące, ta wystawa jest o życiu, nie jest absolutnie o śmierci, chociaż wiadomo, mamy tutaj ciała osób zmarłych wcześniej. Łączy ze sobą naukę, sztukę, edukację i też jest taką refleksją nad własnym życiem. Dawcą ciała lub poszczególnych organów do kolejnych edycji wystawy może zostać każdy. Już ponad 19 tysięcy osób zdecydowało się na donację swojego ciała do Instytutu Plastynacji. Wśród nich jest 17 osób z Polski. Każdy plastynat jest zrobiony tematycznie i właściwie na każdy możemy zobaczyć coś innego, czyli są czasami plastynaty, gdzie jakiś jest mięsień, którego nigdzie indziej nie zobaczymy, jakiś szczątkowy, jakiś charakterystyczny albo indywidualnie dla danej osoby jakaś struktura czy odmiana, albo właśnie tak pokazane, jak no właściwie nawet na sekcji nie jesteśmy w stanie wypreparować, bo przygotowanie niektórych plastynatów to jest kilkaset roboczo godzin. Bardzo czasochłonne jest wykonanie plastynatów ukazujących choroby serca, złamania kości lub przedstawiające wykonywane czynności. Na wystawie można zobaczyć, jak zachowuje się ludzkie ciało podczas uprawiania sportu. Głównie ciało, które jest w ruchu, bo też trenuję różne sporty i aktywnie żyję, więc fajnie zobaczyć, jak te mięśnie faktycznie wyglądają. Stawy też. Interesujące też były właśnie naocznie zobaczyć naczynia krwionośne czy też nerwy, no bo wiadomo, że do tego dostępu za bardzo nie ma. Nie tylko same eksponaty wzbudzają zainteresowanie, ale też metoda konserwacji poszczególnych tkanek czy narządów. Metoda plastynacji jest bardzo przełomowa i byłam zaskoczona, bo nawet wczoraj sprawdzałam, jak długo ona, kiedy została wynaleziona i to okazuje się, że są lata 70., więc dosyć długo i dopracowywana, więc myślę, że taki przyczynek po prostu dla medycyny, dla nauki, konserwowania tkanek, dla samoświadomości nawet młodych ludzi, to jest bardzo wartościowa wystawa. Wystawa będzie dostępna w szybie Wilson w Katowicach do grudnia. Jeśli ktoś lubi wracać tam, gdzie był już, to Katowice będą dobrym miejscem, a konkretnie okolice ulicy Mariackiej i Tylnej Mariackiej. Od kilku dni z jednej z elewacji na mieszkańców spogląda tam legendarny piosenkarz i muzyk Zbigniew Wodecki. Paweł Jędrusik. Mural został odsłonięty na początku tygodnia. Na mieszkańcach robi duże wrażenie. Praca wzbudziła też bardzo pozytywne reakcje w internecie. Super. Pierwszy raz widzę, no ale elegancko, no. Bardzo ładnie. Pani lubiła Zbigniewa Wodeckiego? Bardzo, bardzo, bo to jest taki piosenkarz, który pozostanie dość długo w naszych sercach, nie? Pomimo, że już go między nami nie ma. Przepiękny.
Tego uwielbiałam. Piękny jest. Myślę, że zasłużył sobie jak najbardziej na takie upamiętnienie. Pan lubił jego muzykę? Szczerze mówiąc, nie słuchałem zbyt wiele, ale myślę, że to jeden chyba z bardziej znanych kompozytorów. Właśnie dzisiaj dowiedziałam się z internetu, że taki mural odsłonięto. No i przyszłam sobie zobaczyć. Super, naprawdę bardzo pozytywnie. Autorami muralu jest duet Czary Mury, czyli Marta Piruk i Marek Grela. To ci sami artyści, którzy stworzyli m.in. mural z wizerunkiem Ryszarda Ridla w Tychach. Tym razem namalowali inną ikonę polskiej muzyki. Projekt w odrobinę innym kształcie powstał na potrzeby konkursu w Opolu z okazji 60-lecia festiwalu. Nie udało się go wygrać, ale projekt na tyle nam się podobał, że chcieliśmy go zorganizować w innym miejscu. I szukaliśmy długo, szukaliśmy w całej Polsce, od Sopotu po Śląsk, miasta, jak się okazuje najciemniej pod latarnią, bo się okazało, że rodzina Wodeckiego jest z Katowic, niewiele osób wie, i wiele osób jednocześnie pyta, dlaczego akurat w Katowicach, bo korzenie Wodeckiego są z Katowic. Mural został sfinansowany przez Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWB oraz firmę Energokompleks Piekar Śląskich. Ta druga w związku z powstaniem pracy planuje większe uroczystości. Postanowiliśmy również upamiętnić działalność czy też twórczość Zbigniewa Wodeckiego. I dlatego w Teatrze Śląskim w Katowicach 4 października planujemy uroczyste otwarcie właśnie murala, odsłonięcie murala. Będzie to miało miejsce przy samym muralu, a później główne właśnie obchody przeniosą się do teatru. Tam chcemy zorganizować spektakl muzyczno-aktorski, który będzie właśnie przedstawiał twórczość Zbyszka Wodeckiego. Koszt wykonania muralu wyniósł 60 tysięcy złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Miłego wieczoru i do zobaczenia.